nie był w dobrej kondycji duchowej. Dużo zmian następowało wtedy w jego życiu. Wychodził z różnych złych rzeczy. Ale pamiętam, przyszedł z olejem w ręku, uklęknął na kolana i mówi: połóż się na mnie ręce. Dał nam ten olej. I my wydaliśmy na niego ten olej, położyliśmy na niego ręce. Następnego dnia poszedł do lekarza się przebadać, a lekarz mówi: ja proszę pana, tego nie rozumiem. Na poprzednim badaniu pan miał o wiele bardziej powiększoną komorę serca i trwało to wiele lat. Wiecie, w ciągu jednego dnia, w ciągu kilku godzin, wieloletnie schorzenie, bo jemu rosła komora serca przez cały czas. Hormon, który jest wydzielany w dzieciństwie, nie zatrzymał się. Jemu rosło serce. I to doprowadziło do tego, żeby sobie umarł po prostu nie bał. I to wiecie, że to się, tego się nie leczy. Jakieś to się nie leczy. Można to zatrzymać jakimiś tam substancjami, rozumiesz? Ale generalnie gość wcześniej czy później się wysztywnia. To jest hormonalny temat. On mówi: proszę pana, ja nie rozumiem tego. I on na świadectwo przyniósł EKG. Potem w telewizji zrobił z tym wywiad. Pokazali to setkom tysięcy ludzi. Że w ciągu kilku godzin jego serce wróciło do normy. Dlaczego? Dlaczego tak się stało? Bo on wierzył! Wiara jest ponad nawet problemami życiowymi. Rozumiesz? Czymś innym jest kształtowanie charakteru. Czymś innym jest uświęcanie. To są ważne rzeczy. Nie wolno ich zaniedbywać. Mamy kształtować swój charakter, mamy się uświęcać, mamy się przemieniać przez Boże Słowo. Uczyliśmy o tym. Dusza nasza musi być uświęcana. Musimy przeciwstawiać się uczynkom ciała. Amen. Ale wiara działa poza tym. Zobaczcie, Jezus tych dwóch ślepych nie zapytał. Na przykład tak, tu dołożycie może na boku ze ślepymi jakimiś kobietami? Macie jakieś ślepe dzieci na boku? Nie? Jakiś hazardzik? Coś tam kręcicie gołębiami? W świątyni? Czego nie lubię? Wiecie, że nie lubię. Mówi: ty to mi wyglądasz na jakiegoś tam dilerka baranków. Nie! Jezus tak z nimi nie rozmawiał! Chlacie? Zapytam ich: chlacie? Nie zapytał! Nie zapytał, czy są gejami! Nie! On zapytał ich, czy wierzycie, że mogę wam to uczynić! On nie zrobił im przeglądu i grzechów. On nie zajrzał głęboko w nich. Nie jest napisane: Jezus wejrzał w nich i dostrzegłszy, iż ich serca są zaiste czyste, wyciągnął swą dłoń i pobłogosławił owych. Tam nie jest tak napisane! A Pismo nie może być cofnięte. Amen. I żadne proroctwo nie podlega do wolnego wykładu. Tak mówi Słowo. I musimy się trzymać Słowa. I musimy zrozumieć, że wiara otwiera drogę do cudu. Wiara otwiera drogę do cudu. Wiarą bierzemy, jak wielkim hakiem ściągamy rzeczy z nieba i wkładamy je do swojego życia. To nie jest intelektualna wiedza. Wiesz, jak jesteś ślepy i się żyje 2000 lat temu, gdzie nie ma ZUS-u, rozumiesz? To nie jest tak słodko. To nie jest tak słodko. Rozumiesz? Oni naprawdę nie mieli nic. Nie mieli nic. Ale wiecie, co mieli? Mieli wiarę. Syna Bożego. Mieli wiarę w Syna Bożego. Będziemy się modlili. Proszę zagrać, dobrze, będziemy się...